Cześć wszystkim, tu Magda. Dzisiaj pogadamy sobie o kantu aktywatorach. Jak widzicie, klasyczny już dorobił się dwóch braci czy kuzynów, ale może najpierw zacznę od tego, co to jest odżywka bez spukiwania. Inaczej mówimy na nią BS, po angielsku live-in. I odżywka bez spukiwania to jest taki produkt, który można powiedzieć przygotowuje włosy przed nałożeniem stylizatora. Oprócz tego oczywiście ma włosy odżywić, często dociążyć i zwłaszcza sprawdza się w duecie z żelem do stylizacji. Pomaga też wygładzić i podkreślić skręt, nadaje miękkości i sprężystości. Dobrze dobrany BS, czyli nasza odżywka bez spukiwania, może dać to, o czym powiedziałam przed chwilą, ale też może ograniczyć puch, który normalnie nie dałby żel nałożony solo. Ale dzięki odżywce bez spukiwania tego puchu nie ma lub jest go znacznie mniej. W ogóle ja uważam, że odżywka bez spukiwania to jest taka dodatkowa bomba witaminowa dla włosów, bo włosy kręcone z natury są suche i one łakną takich odżywczych składników, dociążenia, wiecie, emolientów, takiego zabezpieczenia. Więc no, myślę, że to jest super opcja. No i nasz aktywator. Wzięłam tutaj klasyka naszego. Przede wszystkim ma aktywować włosy do skrętu, ma naturalnie podkreślić definicję i skręt sam w sobie oczywiście. I każdy z tych aktywatorów ma bardzo bogaty skład. Zaraz przejdziemy do składów tych trzech produktów. Oczywiście nie można zapominać o tych humektantach na początku składu, ale bardzo dużo osób mimo wszystko traktuje te odżywki bez spukiwania jako odżywki emolientowe. No bo takie dają działanie najczęściej. Przede wszystkim one bardzo dobrze dociążają, no bo w składzie mamy mnóstwo emolientów mimo wszystko. Dużo olei i emolientów dobrych alkoholi samych w sobie. Więc myślę, że to jest taki ten klucz, dlaczego te odżywki bez spukiwania są tak popularne i jest na nie taki szał. I taki fenomen, można powiedzieć. I ja uważam, że każda osoba ze skrętem powinna choć raz nałożyć aktywator, albo chociaż kilka razy, bo często jest tak, że za pierwszym razem przesadzamy z ilością. I właśnie jeśli chodzi o tę ilość, to powiem Wam szczerze, że to jest tak totalnie kwestia indywidualna. I ja zauważyłam, i też po Waszych opiniach, że ilość to jest klucz. Najlepiej, pewnie wielu z Was się zastanawia i chciałoby znaleźć w tym filmie odpowiedź na to, jaką ilość użyć. Ja uważam, że wiecie, to wszystko zależy od porowatości, od gęstości włosów, od długości. To jest tak indywidualne, ale uważam, że najbezpieczniej jest zacząć od ziarnka grochu albo od orzecha laskowego. Wiecie, takie malutkie ilości. Im cieńsze włosy, im niższa porowatość, tym lepiej nałożyć mniej aktywatora. I to się potwierdza u wielu, wielu osób. I naprawdę kombinujcie, jak raz sobie obciążycie te włosy, próbujcie jeszcze raz z mniejszą ilością. Wiele osób obciąża aktywator. I kombinujecie z tą ilością bardzo mocno, ale zaraz porównamy sobie składy i może dzięki temu coś uda mi się Wam pomóc. Jeśli chodzi o mieszanie aktywatorów z różnymi stylizatorami, to jest też kwestia indywidualna. I tutaj, no mówię, to wszystko zależy od porowatości, od długości, od gęstości, od typu skrętu. I dlatego ja podpytałam Was na Instagramie i na mojej grupie, jakie duety lubicie, co Wam się najbardziej sprawdza. I to wszystko spiszę w komentarzu podpiętym na dole pod filmem. Mam nadzieję, że Wam to pomoże. Oraz też w komentarzach piszcie, jakie są Wasze ulubione duety. To na pewno nam wszystkim pomoże. I teraz tak, kantu klasyczne w sklepie Loczek kosztuje 47,99. Kantu awokado i Grapeseed, winogronowy aktywator, najnowszy, kosztują po 49,99. Jeśli chodzi o pojemność, to każda sztuka ma 355 ml pojemności i tutaj od razu Wam powiem, że aktywator jest bardzo, bardzo wydajny. W ogóle jak ktoś używa ziarnko groszku na jedną stylizację, to wyobraźcie sobie, jak długo będzie miał jedną butelkę, więc śmiało można sobie zamówić aktywator na przykład na spółkę z koleżanką, z mamą, z siostrą, z bratem, z kuzynką i myślę, że każda będzie zadowolona i na długo jej wystarczy nawet ta porcja na pół. Zapach kantu klasycznego to jest taki kokos, kocham kokos. Kantu awokado
To jest taki dość intensywny zapach, taki kwiatowo, taki wakacyjny, taki taki tropikalny. O, to jest dobre stwierdzenie. A jeśli chodzi o kantu winogronowe, no to taki jest przyjemny zapach winogronowy. Osobiście bardzo lubię zapach grapeseed i classic. Awokado to tak trochę mocne jest. Jak miałabym wybierać, to classic i grapeseed. Jeśli chodzi o konsystencję, to jest dokładnie, czekajcie, o tak. Cantu Classic jest najgęstsze, grapeseed średnio, awokado jest najrzadsze, chociaż i tak gęste, ale no tak porównawczo to wygląda. I teraz słuchajcie, składy. To jest w ogóle dla mnie hit, bo ja tak sobie siedziałam nad tymi składami, porównywałam i spisałam kilka wniosków. Pozwólcie, że Wam je szybko przeczytam. Tak raz, dwa, bo ja wiem, że to może być nudne, ale myślę, że to jest bardzo istotne. Więc tak, składy trzech aktywatorów są pechowe. Na pierwszy rzut oka klasyk i winogrono są do siebie podobne. W kantu klasycznym i winogronowym fenoksyetanol znajduje się na tym samym miejscu, więc wszystkie składniki pod spodem z pewnością mają stężenie 1% lub poniżej 1%, ale nadal mogą mieć duży wpływ na działanie. W kantu awokado fenoksyetanol jest całkiem na dole, ale nie wiemy, jakie stężenie mogą mieć składniki wyżej, tak jak już mówiłam w poprzednim filmie. Tylko w kantu klasycznym nie ma oleju kokosowego, jest wyciąg z kokosa. W kantu winogronowym i awokado mamy po wodzie dwa humektanty od razu obok siebie, a w klasycznym jest humektant, emolient, humektant. Więc można powiedzieć, że jest nieco mniej humektantowy, że tak powiem. Jak widzimy w składzie, masło shea jest na równi z kantu klasycznym i winogronowym. W awokado jest oczko niżej. To może powodować, że u wielu osób awokado jest lżejsze, zwłaszcza, że ma po wodzie dwa humektanty. I myślę, że największym punktem porównywania tych składów jest to, że zwróćcie na skład winogrona. On ma dwa humektanty po wodzie, ma masło shea na równi z klasykiem i wygląda dla mnie, jakby miał stanowić taki złoty środek. Tak jakby był między kantu klasycznym a kantu awokado. Jestem ciekawa, co Wy uważacie. No dla mnie tak to wygląda, jeśli chodzi o składy. No i oczywiście, jak widzicie, na niebiesko zaznaczyłam proteiny. I też jeśli chodzi o składy, to oczywiście jeśli zastanawiacie się między kantu awokado a kantu grapeseed, no to tutaj mamy na początku składu olej awokado, a tu mamy olej z pestek winogron. Więc może któryś z tych olei Wasze włosy bardziej lubią, więc nad tym też się możecie zastanowić. I dodatkowo, żeby nie przedłużać, to jak chcecie sobie ten skład zobaczyć tak na komputerze, to ja Wam zostawię w opisie link do pobrania tej tabeli. To mam nadzieję, że Wam się przyda. I teraz jeśli chodzi o moją opinię na temat tych aktywatorów, to przede wszystkim pamiętajcie, że to jest opinia i ja patrzę na swoje włosy. Oczywiście każde z Waszych włosów są inne, więc o tym trzeba pamiętać. Każde będą wolały co innego. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w czerwcu nagrałam odcinek z kantu klasycznym i awokado, kiedy awokado był nowością. I wtedy moje włosy szalały, one były od razu po rozjaśnianiu. I w sumie wyszło tak, że klasyk nagle spuszył moje włosy, a awokado dociążył. Kiedy u innych były opinie, że kantu awokado jest lżejszy od klasyka, więc w ogóle no, nie wiedziałam, o co chodzi. Wiedziałam, że po prostu moje włosy muszą dojść do ładu. I teraz ja uważam osobiście, po porównaniu tych trzech aktywatorów, że one są niemal na równi. Ja czuję, że kantu awokado jest trochę lżejsze, ale wtedy daje go więcej, większą ilość. Jak miałabym tak porównać, to właśnie kantu klasyk jest najgęstszy, najcięższy, najbardziej dociążający i przez to niektórych może obciążyć. Mnie nigdy nie obciążył. Kantu grapeseed to taki złoty środek, który jest pomiędzy kantu klasyk a kantu awokado, a kantu awokado jest najlżejsze. Ale pamiętajcie, że nawet kantu awokado może Was obciążyć, jeśli Wasze włosy lubią mniejszą ilość, jeśli na przykład mają niższą porowatość. To wszystko musi się ze sobą łączyć i grać. Wy też nieraz widzieliście, ile ja nakładałam kantu awokado czy grapeseed ostatnio, no bo ja po prostu robię to na czuja. Jakoś tak kantu classic nie daje aż tyle, co kantu awokado i kantu grapeseed. Ale wiecie, to też jest kwestia tego, że ja na przykład kilka razy, tak, poużywałam te kantu i jakby doszłam do tego, o co tutaj chodzi. Jestem pewna, że wielu z Was moje ilości mogłyby obciążyć.
Dlatego ważne jest to, aby patrzeć na swoje włosy. To, że ja Wam pokażę, ile ja daję kantu, to nic nie da. Musicie testować sami na swoich włosach. I od kiedy dostałam kantu awokado w czerwcu, no to bardzo często go używałam i po prostu dawałam go więcej i też lubiłam. Było spoko. Jakby po prostu wiedziałam, że muszę dać go więcej, jakoś tak, no, czułam, że włosy potrzebują więcej. Ale okej, dla mnie jest spoko. No i teraz pytanie, co wybrać? Co macie wybrać? Który kantu macie wybrać? Dużo osób pisało, że nie wie który, że są trzy i który wybrać. Przede wszystkim na początku oceńcie swoje włosy. Czy one są cienkie, czy skłonne do obciążenia. Jaką mają porowatość? Uważam, że na przykład włosy wysokoporowate, rozjaśnione, bardzo mogą się polubić z kantu Classic, no bo super do ciąży. A za to cienkie włosy, falowane, mogą się polubić z kantu awokado. Tylko pamiętajcie, że to są takie moje obserwacje, też to, co wypisaliście. I też niestety jest tak, że to, co się komuś sprawdziło, niekoniecznie sprawdzi się u Was. I wiem, że to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, ale na pewno kanto awokado jest lżejsze niż kanto Classic. I ja, jeśli chodzi o kanto winogronowe, to myślę sobie, że on jest taki na środku i on ma, wiecie, zarówno dwa humektanty u góry jak kanto awokado, ale ma też w tym samym miejscu masło shea. Więc tak jakby się równoważy. I wydaje mi się, że mógłby się sprawdzić i na wyższej porowatości, i na niższej, ale to jest wszystko kwestia ilości. Nie wiem, tak mi się wydaje. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą Wasze opinie o kantu winogronowym. Mnie w ogóle to zastanawiało, że o wow, już trzeci aktywator. To co oni tam zmienili, że oni wprowadzają trzeci aktywator, a tu jednak widzicie, są jakieś takie małe różnice w tym składzie, które no faktycznie mogą sprawić, że ta różnica będzie odczuwalna. Myślę też, że u osób, które mają włosy bardziej wymagające, wysokoporowate, suche, rozjaśnione, które lubią wszystko pić, no to tak z ilością nie powinno być problemu, bo te włosy sporo przyjmą, za to cienkie włosy, falowane też mi się wydaje i też o niższej porowatości, tutaj już no, trzeba bardziej na tą ilość uważać, to też tak zaobserwowałam. Także już podsumowując na koniec, uważam, że od kantu Classic jest wysoka porowatość, Grapeseed średnio wysoka, aktywator średnio niska, ale pamiętajcie, że i tak efekty u każdego są inne. Ja patrząc składowo bym tak to oceniła. Chociaż na pewno znajdą się osoby, no, które mają cienkie włosy i lubią kantu Classic, ale dlatego, że uważają z ilością. Słuchajcie, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe wszystko, co ja mówię. Wiem, że niełatwo jest wybrać jeden z trzech aktywatorów. Ale przede wszystkim najpierw spójrzcie na swoje włosy. I powszechna jest opinia, że kantu awokado jest lżejsze niż kantu Classic, a według mnie kantu winogronowe jest po środku, tylko ta ilość. Dobrze, no to teraz słuchajcie, mam dla Was rozdanie i sklep Loczek zaszalał, bo teraz to już nie jest 10 zwycięzców. Teraz wygra 20 osób kantu winogronowe. No, to jest szok. 20 osób wygra kantu winogronowe, a ja od wczoraj zastanawiam się, jakie dać pytanie konkursowe, rozdaniowe, więc to po prostu Wam tutaj napiszę i wszystkie zasady będą na dole w opisie. No i cóż, i jeszcze mam 20 kodów. Kupicie kantu Grapeseed 10% taniej w sklepie Loczek. Dobrze, i myślę, że to by było na tyle. Dajcie mi znać, co sądzicie. Piszcie koniecznie, jakie kantu Wam się sprawdziło i to by było na tyle. Trzymajcie się, pa, pa!